Tak jest, witam serdecznie. Wszystkich. Jak jest cisza? Dobra. To witamy serdecznie jeszcze raz w takim razie. Teraz już chyba zasłychać, tak? Czekaj. Powiedz coś, Szymon. Witam serdecznie o. Wszystkich jeszcze raz. Dobra, jest. Ale podoba mi się wasza reakcja. Raz, dwa, trzy, ziomson nie słychać, już mam SMS-y, telefony, także wszystko jest dobrze, czytam. Czytam czat, dobra. Fajnie, że jesteście, prawie 40 osób. Tak jak wspominałem, teraz już słychać, co? No jak nie? Słychać czy nie słychać? Powiedz. Ja to może poproszę. Powiedzcie, czy mnie słychać. Jest git. No to jak jest git już? Tu mi też. Dobra, git. Dobra reakcja czatu. No, czasem wiecie, tak się zdarza. Słuchajcie, no to jeszcze raz. Witam was bardzo serdecznie. Ze mną Szymon Gieroba. Witam serdecznie. Czyli trener przygotowania motorycznego. Obecnie, słuchajcie, Górnika Łęczna, ale to jest człowiek z dużą historią, to jest człowiek, który dużo wie. Także dzisiaj on ze mną posiedzi tutaj, pogada trochę o Pucharze Polski, zobaczymy ile wyjdzie. Powstał pomysł taki w ciągu dnia, sobie pomyślałem, że jak dam radę czasowo to i się wyrobię, to zrobię jakiś live o tym, co się dzieje w Pucharze Polski, no bo dzieje się mnóstwo i myślę, że warto o tym porozmawiać. Wiemy też, że nasza publika to dużo kibiców Motoru Lublin, trochę kibiców Górnika Łęczna. Może będą nowe osoby, gdzieś tam ten ligowiec nasz się wyświetli wam, także serdecznie was witam, bardzo serdecznie wszystkich, którzy tego, nie wiem, kanału może jeszcze nie widzieli, którzy nas nie znają, bo rozmawiamy o pierwszej lidze, o drugiej lidze, a teraz o Pucharze Polski. Kogo mam pozdrowić? Karolox Gaming. Pozdrawiam, spoko, pozdrawiam. Kogo jeszcze pozdrowić? Aha, tutaj pytanie do ciebie od razu widzę. Słuchajcie, ten program będzie charakteryzował się tym, że mamy gości oczywiście, ale też będę chciał z wami sporo porozmawiać, więc czat tutaj niech zapłonie, niech tutaj się dzieje. Totalnie luźny format, nie wiem co tu się wydarzy, nie wiem ile to potrwa. W każdym razie idea jest taka, gadamy sobie z Szymkiem, co się wydarzyło w Pucharze Polski. Mamy gościa, za chwilę będzie Patryk Pierzak z Górnika Łęczna, potem będzie Nikodem Zawistowski z KKS-u Kalisz i Filip Wójcik z Motoru Lublin. Także na szybko udało nam się skleić trzech zawodników. Próbowałem też zwerbować trenera Lechii Zielona Góra, ale o tym później. Nie będzie go dzisiaj, a dlaczego go nie będzie, powiem później. Także spontanicznie dzisiaj witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Skończmy gadać tak wstępnie oczywiście, ale czytam czat i jestem tutaj dla was dzisiaj i dla waszych też opinii. Także pierwsze pytanie do czatu, a my zaraz zaczynamy z Szymkiem rozmowę. Już mamy gościa? Dobra, to już mamy gościa. Kto tam się dobija? Zaraz zerknę. Patryk Pierzak. No dobra, no to już się przełączamy. To już się przełączamy na Pierza. A do was, drogi czacie, pytanie o największe zaskoczenie Pucharu Polski. 3, 2, 1, lecimy. Kto według was jest największym zaskoczeniem w tej edycji Pucharu Polski? Jest i Pierzu. Siemano. Dobry, witam. Czy Górnik Łęczna jest największym zaskoczeniem w Pucharze Polski? O, tak od razu? A jak? Nie, no chyba nie. Mi się wydaje, że Zielona Góra na ten moment. Na ten moment myślę, że Zielona Góra po pokonaniu tam... Z kim grała Zielona Góra? Z Radomiakiem. Radomiakiem. No właśnie. Coś tu, Szymon, coś powiedziałeś do Pierza tak na wstępie. Coś ten? Cześć synek. Dobry, Darko. Czemu synek? No jakoś tak się przyjęło po prostu, Okej, okay. A ty, Pierzu, jesteś młody w sumie, nie? No ja jeszcze młodziutki, no jeszcze nawet dwójki z przodu nie mam. A tam. Golisz się już, czy nie? Tylko wąsik na razie. Ci podrapy tak zwane, no dobra. Szymon, jak to wy, może wy porozmawiacie chwilę z Pierzem, jak z waszej perspektywy ten mecz wyglądał, albo ja tak rzucę w sumie takie pytanie, jak wyglądał ten mecz z waszej perspektywy, no bo z perspektywy telewizji i obserwatora, no to wiemy, ale z waszej, tam było gorąco, no i to był taki mecz,
no, wywalczony, bym powiedział. No to może pierwszy zaczniesz ty, bo to twoja perspektywa jest zawsze najważniejsza. Tak jest, potem z Szymonem. Ja myślę, że jako, że graliśmy z ekstraklasowym zespołem, to pokazaliśmy się, myślę, że z bardzo dobrej strony. Pierwsza połowa, myślę, że była pod bardziej nasza dyktando. Myślę, że my bardziej dyktowaliśmy warunki w pierwszej połowie. Mimo, że dużo sytuacji wcale nie mieliśmy, ale mieliśmy dużo stałych fragmentów gry, czy to auty w wykonaniu Zbozia, czy rzuty rożne, to naprawdę mieliśmy tych sytuacji z tego multum, a wyszliśmy na drugą połowę i trochę gdzieś to przycichło. I Piast trochę przejął inicjatywę, ale wytrwaliśmy do dogrywki. Szczerze myślałem, że to będzie, skończy się to w karnych, ale miałem przeczucie, że nawet jak dojdzie do karnych, to i tak to wygramy. I mimo czerwonej kartki to udało się tam strzelić bramkę w dogrywce. Bardzo, bardzo ładną, ale no moim zdaniem no po prostu, no byliśmy, myślę, że bardziej zasłużyliśmy na awans, o, w taki sposób. Dlaczego? Bo byliście bardziej, nie wiem, zdeterminowani, czy wam się bardziej ten mecz układał? Myślę, że też z perspektywy takiej, że to Piast był faworytem przed meczem i to na nich ciążyła presja na taka, żeby awansować dalej. To myślę, że to nas bardziej jeszcze popychało, że możemy zrobić coś dużego, no bo ekstraklasowy zespół to nie jest jakaś tam mała drużyna do przejścia i myślę, że to nas najbardziej pchało, żeby nadal iść tym. Po koronie tak samo, po koronie też ekstraklasowy zespół, udało się ich przejść i chcieliśmy powtórzyć po prostu i się udało. Okej, okay, Szymon. No tak jak Patryk powiedział, też mi się wydaje, że zasłużyliśmy takim charakterem, zadziornością. W pierwszej połówce no, super sytuację miał Hubert Sobol dwa razy w przeciągu iluś 30 sekund, nawet mniej, chyba 15 sekund, gdzie pierwszy strzał gdzieś mu się troszeczkę przelał, drugi poprawił, to obrońca interweniował za bramkarza tak naprawdę. No druga połówka to tak jak też Pierzu powiedział, no troszeczkę przejęli inicjatywę, ale nie było jakichś takich na początku szczególnie klarownych sytuacji. Później kilka sytuacji, w których Gostek no, mocno pomógł. Czerwona kartka Vici. Taka, znaczy jak najbardziej zasłużona żółta kartka druga, aczkolwiek wcześniej wydaje mi się, że sędzia mógł odgwizdać nakładkę. Tak się nie stało. Jak to Vici powiedział, chciał dać nam impuls na dogrywkę i rzeczywiście taki impuls dał, bo Crazy Egi uderzył z dystansu, gdzieś tam rykosze. Jak i mówicie właśnie na Exona? Egi. Egi. Crazy Egi, tak? Nazwisko Crazy ciekawe Egi. Bardzo, no. Ale on po polsku fajnie gada nawet. Nie no, Egzi płynnie gada po polsku, praktycznie normalnie, jak rodowity Polak też gada po polsku. No to przenieśmy się teraz na chwilę do niego, bo mamy urywek wywiadu, także pyk. Exon, przed chwilą trener powiedział, że włożyliście w to spotkanie ponad 100% waszych sił i wygraliście to ambicją. I chyba trudno się nie zgodzić, bo rzeczywiście gryźliście murawy, jak to się mówi. No było tak, było widać, że była dyscyplina od pierwszej do 120 minuty. Była wiara też, także dobrze, że się udało w końcu. Jak ta sytuacja bramkowa wyglądała z twojej perspektywy? Miałeś tam chwilę czasu, żeby przymierzyć? No miałem, musiałem wrzucić piłkę do karnego, ale w końcu się zdecydowałem, że uderzy mi, że po szczęściu się trochę udło, tak rykosze był fajnie, także okej. Okej. Wiem, nie wiem, czy 100% było dobrze z dźwiękiem, ale przynajmniej... Po cichutku, ale coś tam było. Patryk, powiedz mi, czy w nogach masz ten mecz? Nie, ja szczególnie nie, bo ja grałem 60 minut, ja dostałem zmianę w 60 tam którejś minucie, nie pamiętam dokładnie którejś, to ja aż tak nie, ale myślę, że chłopaki, którzy grali po 120 minut odczuli trudy takiego spotkania, bo 120 minut przebiegać z takim zespołem, to myślę, że nie taka prosta sprawa. Mamy pogłos, Szymek, wiesz co, chyba poproszę cię o te słuchawki jednak, techniczne rzeczy, program live. Przygotowany jestem także. Także wiem, ty jesteś dzisiaj bardzo przygotowany. No dobra, jeszcze mi Pierzu powiedz, jak atmosfera, bo myślę, że chyba pierwszy raz tak w Łęcznej było głośno i tak fajnie od twojej przygody w Górniku, nie? Odkąd się pojawiłeś? No teraz złapaliśmy te dwa mecze wygrane, bo i z Wisłą jak wygraliśmy, to byliśmy już tym podbudowani, a tak
taka też wygrana z Ekstraklasowym zespołem w pucharze i przejście dalej, to też na pewno buduje nas przed ostatnim meczem z Puszczą i mamy nadzieję zakończyć to w pozytywny sposób, żeby rozjechać się na przerwę zimową w dobrych nastrojach i wrócić tak samo w dobrych nastrojach, żeby zacząć pracę. A też mi chodziło o atmosferę na stadionie, wiesz? Aha, atmosfera na stadionie. Ale czy to pierwszy raz? No myślę, że doping był bardzo głośny, bo przynajmniej tak w telewizji było słychać. To prawda. Ale czy ja wiem, czy tak było dużo więcej osób? Myślę, że podobnie. Mhm. Po prostu też, że to była dogrywka i ludzie, było 0-0 i no po golu było głośno, to prawda. Mhm. Po golu było głośno, jak Egi strzelił gola, to było głośno na całym stadionie, ale atmosfera na stadionie myślę, że co mecz jest tak bardzo wyrównana, że kibice przychodzą i dopingują cały czas, mi się wydaje. No to kogo teraz byś chciał w pucharze? Pucharze? No. Kto tam został? Z drugiej ligi to Kalisz, Kto tam Pogoń, został? To czekaj, proszę bardzo. Ja jestem przygotowany. Ja wszystko wiem. Kalisz, Pogoń, Motor, Zielona Góra, Raków, Legia, Śląsk, tak? Proszę bardzo. No mamy teraz na grafice. Śląsk albo Sandecja. Jeszcze... A, bo jeszcze nie wiadomo, tam z tą oferą, tak? Tak. Zobaczymy, jak to będzie skończone. Jak się to zakończy. W każdym razie Ekstraklasa to jest Legia, Śląsk, Raków na ten moment, niższe ligi KKS, Motor, Górnik Łęczna, Lechia, Zielona Góra i Pogoń Siedlce rzutem na taśmę teraz w tym ostatnim meczu. Także takie mamy kluby. No i co? I no to kogo byś wybierał, tak, bo się tu skupiłem na tej grafice, jeżeli powiedziałeś? Szczerze na ten moment ja myślę, że Śląsk Wrocław bym wybierał, bo już dwa razy byliśmy stawiani nie w roli faworyta i przeszliśmy te mecze z Koroną i z Piastem. I myślę, żeby podtrzymać to ze Śląskiem jako ten underdog taki przysłowiowy, moglibyśmy wyjść i dać sobie radę. Okej, Szymek, w końcu ty, bo ciągle ja gadam. No, znaczy, tak jak Ty Żu powiedział, no ja też jestem za tym, żeby to ktoś do nas przyjechał. Przede wszystkim kibice, żeby w dużej liczbie znowu mogli się stawić na stadionie, bo wydaje mi się, że to jednak był chyba nasz rekord frekwencji w tym sezonie i rzeczywiście były, wydaje mi się, nie wiem, na 100%, ale rzeczywiście te trybuny były bardzo, bardzo głośne i takie energetyczne, bym powiedział. Dodały troszeczkę skrzydeł, szczególnie w tej grze w 10, gdzie trzeba było mocno poprzesuwać, żeby zamykać przestrzenie, także wydaje mi się, że ekstraklasowy Śląsk byłby fajnym na pewno tutaj przeciwnikiem dla nas. No dobra, no to porozmawialiśmy sobie trochę o meczu Górnika, o tym, co się dzieje w Górniku. W ogóle dobrze się czujesz, Pierzu, w Górniku? Ja bardzo dobrze się czuję w Górniku. Jest to dla mnie coś nowego, no bo przychodziłem tutaj z trzecioligowych rezerw do Górnika, do pierwszej ligi. Z kolegą. Z kolegą, to prawda, z Kwiatkiem, razem tu przychodziliśmy i to jest zupełnie coś nowego. Duże stadiony, mnóstwo kibiców, jedziesz, widzisz ludzi, którzy kibicują, te emocje, no to jest zupełnie coś nowego i to jest dla mnie bardzo fajna rzecz, bo zdobywanie doświadczenia teraz jest dla mnie, myślę, że najważniejsze i opcja grania tak samo. I z Kubertem dobrze się dogadujecie chyba, bo już mu dwa razy dałeś. No kurna, przed meczem sobie gadaliśmy, że teraz od podstawy weszliśmy pierwszy raz razem i mówiliśmy, żeby to powtórzyć trzeci raz i miałem taką jedną okazję z boku wrzucić i kurna, coś mi w głowie, że tylko jego szukałem. Był jeszcze tam grzeb do podania ziemią, a ja szukałem tylko Sobola i gdzie jest Sobol i, no i tam chyba Czerwiński. Ale ty też miałeś jedną sytuację to z głowy, co? Miałem, ale nie nadstawiłem dobrze głowy i... Może trzeba trochę, wiesz... Grzywkę w drugą stronę. Grzywka to nie ma nic do zaznaczenia, trener. Okej, sorry. No dobra. A jeszcze ten, a Pierzu, może powiedz teraz wszystkim, gdzie była najlepsza atmosfera w takim razie, jak mówisz, że tak przyszedłeś z tej trzeciej ligi do tutaj, do pierwszej ligi, gdzie trochę większe stadiony, trochę więcej osób, gdzieś się bardziej podobało. Poza oczywiście Łęczną. No to wiadomo. Myślę, że na... Dwa razy, tak, na Ruchu i na Wiśle. Na Ruchu i na Wiśle myślę, że najlepsze taki otoczka wokół stadionu, wokół kibiców, wokół wszystkiego była taka, że można było powiedzieć sobie ładnie. Okej. Okay. Tutaj, no tutaj czat nam podpowiada, że Górnika to z chęcią by widzieli kibice teraz w nowej parze z Motorem. No ale może...
Nie? Chłopaki od razu się skrzywili. Znaczy, mi się wydaje, że chyba tak kibice Górnika, jak i kibice Motoru chcieliby się spotkać tak naprawdę w finale na Narodowym. To chciałem powiedzieć dokładnie. Mhm. Myślę, że to jest cel i nasz, i Motoru, bo tutaj, wiadomo, kibice na pewno by się licznie stawili, otoczka na pewno byłaby fajna, aczkolwiek mamy tutaj sztamę i no zupełnie byłaby inna otoczka niż na meczu Motoru chociażby z Lipą. Okej, okay. No dobra, no to mamy temat Górnika z Piastem Gliwice przegadany. Dzięki Pierzu, że do nas wpadłeś. Powodzenia dalej w karierze w Łęcznej, oby wszystko tam było tak jak trzeba. Dzięki. Dzięki bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej. Do usłyszenia, do jutra. Do zobaczenia. Dobra, jesteśmy znowu we dwóch, a ja z tego wszystkiego zapomniałem pokazać w ogóle wyniki, no ale dobra, to także po kolei, powoli jeszcze, żebyśmy tak mieli wszystko ładnie pokazane i rozpisane. KKS wygrywa 4-3 z Górnikiem Zabrze pokarnych, Górnik pokonuje Piasta 1-0 po dogrywce, Lechia Gdańsk przegrywa 2-3 z Legią pokarnych, Motor wygrywa 1-0 z Wisłą Kraków, Pogoń Szczecin 0-1 z Rakowem, Sandecja przegrywa, no właśnie, z 2-3 ze Śląskiem, Wrocław pokarnych, na razie trzymajmy się tego, Lechia Zielona Góra 1-0 z Radomiakiem, Radom pokarnych, no i Pogoń wygrywa z Resowią Rzeszów 1-0, to ten najświeższy wynik. Oglądałeś, Szymon, Pogoń? No oglądałem Pogoń. Pogoń to jeszcze oczywiście porozmawiamy na ten temat, ale też pewnie rozmawiałeś, oglądałeś KKS Górnik Zabrze. Po części powiem szczerze, mamy tutaj mocnych kibiców w sztabie szkoleniowym, bo jest trener Praco, jest trener Gantarczyk, no tak, którzy dużo czasu spędzili w Zabrzu, także tutaj mocno oni też trzymali kciuki za Górnika. No tym razem nie wyszło. Jak się podobał wam, drodzy widzowie, popatrzę, co tu piszecie, jak się podobał mecz KKS-u z Górnikiem Zabrze? Wiemy, że są kibice KKS-u obecni, Gracek, Jakub Wardęga, pozdro. Dajcie znać, co myślicie o tym spotkaniu, no bo to już kolejny raz, kiedy KKS ogrywa ekstraklasowicza, no i można powiedzieć, że KKS to drużyna taka pucharowa, jakby ten puchar był stworzony dla nich. Pięknie grają momentami, no jest to po prostu coś fenomenalnego, jeżeli chodzi o takie momenty gry KKS-u. Ja też czasami komentuję KKS, o jutro będę komentował nawet z Garbarnią, także pozdrawiam Adiego, pozdrawiam Giela, bo ostatnio Adi u nas był, Gielu wcześniej. No i właśnie, 3-0 z Polonią w lidze to nie przypadek. Teraz przyjeżdża Górnik Zabrze i nawet z Adim rozmawialiśmy przed tym spotkaniem z Górnikiem, a po meczu z Polonią, że będzie miał ciężko Górnik. No i miał ciężko, nie Szymek? No zdecydowanie. Kolejny taki thriller w wykonaniu KKS-u Kalisz. Bardzo się cieszę, że tutaj Adi dał radę, bo to bardzo fajny gościu, którego też poznałem będąc w Łęcznej. Także też go serdecznie pozdrawiam oczywiście. Na pewno mecz dla kibica po prostu mega interesujący. No, bramki w końcówce, rzuty po prostu karne i no coś to takie crème de la crème, tak? Dla kibica piłkarskiego, tak mi się wydaje. Walczaki kontra ci, którzy nie docenili przeciwnika. Ja to zawał serca prawie na tym meczu. Gracek mówi, KKS piękna gra. 3 grudzień losowanie, zobaczymy. Zawał to mało powiedziane, jak i widzę w taki teraz, nie tylko w pucharze, całkiem inna drużyna niż w ubiegłym sezonie. No dokładnie, w poprzednim sezonie, jak było, każdy wie, tak teraz pod wodzą trenera Tarachulskiego wszystko wygląda no lepiej. Co ciekawe też, no już mówiliśmy o tym, że byliśmy trochę sceptyczni co do tego trenera, a tymczasem idealnie wpasował się pod ten klub, no i zaraz będziemy mieli Nikodema Zawistowskiego tutaj z nami, także będzie okazja też porozmawiać z graczem, który moim zdaniem był może nie wiem, czy man of the match, Szymek, czy po prostu jednym z najlepszych na boisku? Na pewno jednym z najlepszych, no myślę, że man of the match to cały KKS Kalisz po prostu, myślę, że tutaj nie warto wyróżniać jednej osoby, ale na pewno tutaj bardzo, 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 bardzo dobry występ naszego tutaj gościa. Naszego gościa, który już jest z nami. Witam serdecznie. Pojedzone? Pojedzone, tak. Co tam zjadłeś?
Kurczę, nie wiem, czy mogę zdradzać takie informacje. Przed meczem, co się je. Albo po takim meczu. Albo po takim meczu, czy warto to zdradzać. Oni już skupiali na Garbarni. Otóż to. Nie, no klasycznie zimna płyta, była też zupka i lasagne, także okay. Smacznie. Trochę Węgli przybyło, no bo jesteście w Krakowie, z tego co wiem, tak? Tak, dokładnie. Okej. Okay. Niko, no tutaj ustaliliśmy z Szymonem, że byłeś albo man of the match, albo jednym z najlepszych zawodników tego meczu z Górnikiem. Co ty na to? No dziękuję, bardzo mi miło. Oczywiście fajnie, jeżeli ktoś tak o tym mówi, no ale to pewnie nie powiem nic dziwnego, ale cała drużyna na to zapracowała i mój występ tylko jakby mógł zaistnieć dzięki reszcie, no i jednak te 120 minut powalczyliśmy zespołowo, także na pewno każdy dołożył swoją cegiełkę. Jak ty oceniasz ten mecz? Górnik był taki straszny, czy to wy zagraliście tak dobrze? Ale też z drugiej strony wy mieliście momenty świetne, ale też trzeba powiedzieć, że w obronie momentami no, za łatwo te bramki trochę traciliście. Tak, tak, to prawda, zwłaszcza ta na 3-3, no, już wszyscy myśleliśmy, że to dowieziemy, a tutaj tak szybko zdołał Górnik strzelić nam tą bramkę. No nie, no jesteś z Kalisza teraz, no to jak mogłeś myśleć, że to już przecież patrząc na mecz z Widzewem, no to trzeba być do ostatniej sekundy skoncentrowanym, nie? To prawda, trochę wróciły te stare demony. Kurczę, czego się spodziewaliśmy? Graliśmy już wcześniej właśnie z Widzewem, czy jeszcze sezon wcześniej z Pogonią, także mniej więcej wiedzieliśmy, czego można się spodziewać. No ale Górnik to jednak topowy zespół, także no były momenty, gdzie przeważali, gdzie dało się odczuć klasę rywala, ale myślę, że tak patrząc na to ogólnikowo, raczej mecz stał na wyrównanym poziomie i dobrze się to oglądało. Bardzo dobrze się was ogląda w lidze, bardzo dobrze się was ogląda w pucharach, a jak się oglądało Łukasza Podolskiego, no bo to jest wiadomo, mega gwiazda. No dobrze się oglądało. Na szczęście nic nie strzelił i jakoś nie musieliśmy podziwiać tych jego wszystkich świetnych zagrań. Myślałem, że jest troszkę mniejszy. Taką posturą zwrócił na siebie uwagę. Myślałem, że jest troszkę mniejszy. No ale na pewno fajnie, że można z takim kimś się zmierzyć na boisku, gdzie jeszcze niedawno oglądało się go w telewizji na tym największym poziomie. Mm-hmm. Szymek? Bramkarz tak troszeczkę bał się wychodzić? No, powtarzaliśmy mu na treningach i przed meczem, żeby uważał na to, także myślę, że miał z tyłu głowy, jak najbardziej. No, ale chyba tam Adi gitara z go na treningu też sprawdza w taki sposób, co? Tak, Adi czy Nestor. Nestor już strzelił w naszej lidze parę takich bramek, także no, trzeba być czujnym także na treningu. No właśnie, powiedz troszkę o Nestorze, bo dla mnie to jest magik drugiej ligi. Tylko że problem z nim jest taki, że to jest magik z Kalisza. Wydaje się, że on tam najlepiej się czuje i raczej to jest taki zawodnik, który właśnie w KKS-ie będzie pokazywał swoje możliwości tak w pełni, bo wiemy, jaka była jego przygoda z pierwszą ligą. No ale on ma, my tak mówimy wśród komentatorów, ma tą maniankę, ma taką bajerkę, jest techniczny. No ale to jest zawodnik, który też błyszczy w Pucharze Polski. No zdecydowanie, widać to po nim na treningach, czy w meczach, że jednak ten luz, ta manianka, tak jak mówisz, właśnie towarzyszy mu cały czas. Szkoda, że nie wyszło mu w Arce, no bo oczywiście wszyscy mu kibicowaliśmy, no ale coś w tym jest, że tutaj czuje się dobrze i pokazuje to w każdym meczu, także fajnie, możemy na niego liczyć i miejmy nadzieję, że zostanie z nami jeszcze na długo. Tutaj pytanie do ciebie z czatu, Jakub Wardęga. Nikodem, dla mnie, jak i innych kibiców KKS-u, jesteś kozak. Czujesz presję, jeżeli wizja półfinału jest tak blisko i kolejnego historycznego wyniku? Dziękuję bardzo. Presję nie, prędzej ekscytację właśnie. Już i tak osiągnęliśmy ten historyczny wynik, także teraz możemy jedynie go wyszlifować jeszcze bardziej. No i czekamy na losowanie. Fajnie by było trafić kogoś ciekawego. A wracając jeszcze do Nestora, mówi po polsku już, czy jeszcze nie? Pojedyncze zwroty, wiadomo, aha, takie bardziej wyciągnięte z szatni, ale dużo rozumie, na pewno dużo rozumie, bo czasem łapiemy się na tym, że stoi gdzieś obok nas i rozmawiamy po polsku i nagle się wtrąca, bo okazuje się, że coś tam rozumie. Okej. Okay. No dobra, skończmy już kącik Gordio, skupmy się na tobie.
No tak jak mówię, zagrałeś bardzo dobry mecz i tutaj dobrze funkcjonujesz. Szczególnie na tym skrzydle, tak? Hasasz sobie momentami bardzo fajnie. Jak ci się odnajduje w tej taktyce trenera Tarachulskiego? Jak ty widzisz w ogóle KKS w tym sezonie? Odnajduję się bardzo fajnie. Tak jak widać w tym sezonie naprawdę dobrze nam to wychodzi. Myślę, że ustawienie z trójką obrońców już mamy od jakiegoś czasu dopracowane, bo jeszcze za czasów trenera Wieczorka tak graliśmy. Sporo chłopaków właśnie z tamtego okresu zostało, także tak jak przeszliśmy już teraz na trójkę tak na stałe i właśnie widać to zgranie, widać w naszych akcjach choćby właśnie z Górnikiem, Zagłębiem, z Polonią, że się rozumiemy po prostu i to ustawienie także nam sprzyja, więc myślę, że ja, jak i ogólnie drużyna się dobrze odnajdujemy. Była zabawa po meczu? No było oczywiście, ale niedługo, no bo już jutro musimy grać mecz ligowy ostatni, także chwilkę się pocieszyliśmy i zaczęliśmy przygotowania do następnego spotkania. Oczywiście pizza po meczu, nic więcej. No właśnie niestety nie było pizzy, nie było pizzy. U nas to różnie bywa, czasem jakiś makaronik wpadnie, teraz szarma z frytkami była, także różnie to u nas wygląda. Jutro będą burgery, także kierownik dość różnorodnie to u nas układa, no ale pizza, według mnie pizza oczywiście najlepiej odnajduje się po meczu. Szymon, u was też? Jak to jest w Górniku? No u nas też różnie. Najczęściej u siebie to najczęściej są to burgerki, natomiast na wyjeździe też makarony, czasem jakieś na Śląsku to akurat była możliwość tradycyjnych roladek wzięcia, także różnie. Tutaj nasz kierownik też stara się, że tak powiem, kulinarnie nas rozpieszczać. Natomiast ja co do Kalisza, akurat ja chyba byłem na najsłabszym waszym meczu w ławach, gdzie bez sztycha naprawdę. Dlatego ja tak wiadomo, widziałem parę meczów, natomiast no tutaj akurat w ławach nie błysnęliście akurat wtedy chyba. No zgodzę się, nie był to nasz najlepszy mecz. Akurat to był chyba taki właśnie okres, że mieliśmy troszkę zadyszkę, bo tam chyba wcześniej przegraliśmy ze Zniczem, potem do Puławy, Polonia. Także to był taki nasz słaby moment w tym sezonie, ale ważne, że potrafiliśmy się z tego jakoś podnieść i wrócić na te właściwe tory. No dobra, to nie byłem żabą. Przez chwilę chłopaki myśleli, że ja byłem żabą, ponieważ wypadłem po meczu z Polonią, a nie pojechałem, nie grałem z Łódnikiem, nie pojechałem do Tarnobrzegu, gdzie odnieśliśmy dwa zwycięstwa, ale jak wróciłem, też udało się wygrywać, także na szczęście to nie byłem ja. Okej. Dobra, jeszcze wątek kulinarny muszę poruszyć, nie wiem czy odpowiecie, może tak, może nie, jeżeli jest piwko po meczu albo burgery, pizza po meczu albo burgery, właśnie. To czy jest właśnie piwko po meczu w autobusie? Pięć sekund milczenia. Nie, śmieję się, bo ja zawsze pytam trenerów, nie wiem, jakoś tak mnie to zawsze ciekawi. Czy trenerze, piwko można po meczu, czy nie można? No i wtedy właśnie, albo jeden powie, że można, drugi się gimnastykuje, trzeci coś tam, co, a to zależy od drużyny. Nie wiem, jak jest u was, no. Dokładnie. No, przede wszystkim potrzebujemy zgodę trenera. Mhm. Oczywiście od czasu do czasu ją dostaniemy, nie po każdym meczu, ale oczywiście się zdarzy. Okej. Po ten, żeby lepiej usnąć w autokarze w drodze powrotnej, czasem się rzeczywiście zdarzy. Oczywiście. Jak jest dobry wynik, to czasem można. Może tak być. Można, nawet trzeba. Dobra, Nikodem, jeszcze trzy pytania z czatu do ciebie. Jaki zespół chcesz trafić w 1/4 Pucharu Polski? No to takie klasyczne pytanie. Tak, domyślałem się, że padnie takie pytanie. Także jestem przygotowany. Ja, jako że pochodzę z Warszawy, no to oczywiście bardzo chętnie trafiłbym na Legię. Myślę, że byłby to ciekawy pojedynek, no i może w końcu udałoby się zapełnić nasz kaliski obiekt, ponieważ jeszcze kompletu tam nie było, a myślę, że gdyby Legia przyjechała, no to na pewno mecz o takim potencjale, że moglibyśmy tego dokonać. Dobra, i kolejne pytanie. Dzięki któremu trenerowi, który cię trenował w Kaliszu, poczułeś największy postęp w swojej grze czy podejściu mentalnym? O kurczę, ciężkie pytanie. No, mocne tutaj mamy, wiesz, wymagających widzów. Oczywiście nie chciałbym nikogo urazić tutaj. Od każdego trenera na pewno można coś wynieść i od każdego pewnie sporo się nauczyłem. No, patrząc po wynikach, niech będzie, że od trenera Tarachulskiego. Myślę, że... ktoś przyszedł do kogoś.
Tak, Do tak, ciebie ale to. koledzy idą. To widzisz. Myślę, że przechodzą tylko i Aha, pukają dla zabawy, bo wiedzą, że jesteś, tak? także nie będę. Dokładnie, nie będę wstawał sprawdzał. No więc powiedzmy, że trener Tarachulski. Mam nadzieję, że zobaczy, no i pewnie się ucieszy. No niech ogląda, podeślij mu linka i niech obejrzy teraz. Czekaj, które jest? 37, 20:37, także niech sobie odpali tutaj. Okej, dobra, ostatnie pytanie. A, Gracek mówi, że Giroud dzwonił dzwonkiem, wasz kaliski Giroud. No, no tak, tak. Nie ma go tak. chyba, tak? Z wami nie wystąpi chyba w tym meczu, tak? No, Piotrek ma lekką kontuzję, także prawdopodobnie nie wystąpi. Zobaczymy, o, jak to jednak, tam będzie. Jednak coś się dobija, trener Tarachulski. A może, może Nestor tutaj usłyszał, chce coś powiedzieć. Usłyszał tak, pewnie. Albo na live ogląda i... Ty, a może otwórz i zobaczymy, co się stanie, co? No dobra, możemy otworzyć. Tego jeszcze nie było. O, tutaj mój współlokator Jakub Głaz. Tak siemanko. Jednak się nie bawili. Jednak się nie bawili, jednak trzeba wpuścić chłopaka. Zapraszam, jednak poważna sprawa, tak jest. Dobra, 90 osób nas ogląda, także myślę, że bardzo fajna frekwencja. Zostawcie łapki w górę za to, że Nikodem nie bał się otworzyć tych drzwi. No i ostatnie pytanie do Nikodema. Jakie plany w meczu z Garbarnią? Ile macie przerwy od treningów i czy ustalone są już pierwsze sparingi? Tylko jakbyś się dał troszkę niżej, to by cię było lepiej widać. No dobra, tak się opuszczę. No wiadomo, plany na Garbarnię, no to 3 punkty. Po tym meczu już możemy tak naprawdę usiąść na tym fotelu lidera i czekać na to, co zrobi Kotwica, więc fajna perspektywa przed tym meczem. Potem mamy parę dni wolnego i wracamy do Kalisza i do końca listopada mamy takie roztrenowanie, tam troszkę siłowni, wiadomo, treningi, jakieś pewnie wspólne zakończenie sezonu zrobimy. A co do sparingów, to niestety nie wiem. Nie wiem jeszcze. Wiem, że z Chrobrym Głogów mamy jeden ustalony, ale co do reszty, to niestety nie wiem. Tutaj nam fan motoru podrzuca, że dawaj tur po hotelu, że przejdź się z kamerą po hotelu, tak? No, to by było też, nie wiem, czy mamy czas. To by było też ciekawe. A Grzesiek Choroszun jeszcze pyta, czy masz z tyłu głowy wielki kombak do Warszawy i grę w którymś z klubie, w klubie ze stolicy? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Legia? Nie wiem, czy mógłbym to nazwać, że w sferze marzeń, może jednak jest to bardziej prawdopodobne, ale no wiadomo, że jak na chłopaka stamtąd, oczywiście, że chciałoby się kiedyś wrócić. I co, Legia? No Legia chyba tak. Legia chyba tak. No dobra, no to wiemy wszystko. No to co, jutro was komentuję, to nie zawiedź mnie, mam krzyknąć Zawistowski głośno, jak tam ładujesz w widły. Dobra, okej, okay. Postaram się w takim Mamy razie. To. Dobra. Mamy. Dzięki, że wpadłeś i widzimy się jeszcze, myślę, na Ligowcu. Tak jest, dzięki za zaproszenie, pozdrawiam. Siemanko. Hej. Do zobaczenia. Do zobaczenia, na razie. Tak, Szymek, narzekamy nieraz na młode pokolenie, a patrz, jaki grzeczny, ładny, przyjemny chłopak, drzwi otwiera, dzień dobry mówi. Dzień dobry, uśmiechnięty, pełna kulturka, także no jak najbardziej. Płynne zdania, tak. Super. Książki czyta. A jak z swojego doświadczenia właśnie taka praca z młodzieżą teraz, jak to wygląda? Oni są leniwi, nie wiem, chce im się, czy są właśnie pyskliwi, czy taki temat w ogóle teraz nagle z dupy? Wydaje mi się, że jest coraz lepiej tak naprawdę. Okay. Tak, wydaje się, że są coraz bardziej świadomi tego, że jak ciężka jest ważna, znaczy jak ważna jest ciężka praca. I wydaje mi się, że to idzie w bardzo dobrym i fajnym kierunku. Wiadomo, często korzystają z trenerów motorycznych indywidualnie, z dietetyków, mają dużą wiedzę na temat suplementów, się tym rzeczywiście interesują. Oczywiście jest to część zawodników. Druga część jest taka, że po prostu trochę mniej pracuje, bardziej bazuje być może na swoim talencie, ale myślę, że po pewnym czasie też widząc zachowania innych kolegów z podobnych roczników ze swoich drużyn, po prostu dają sobie sprawę, że nawet trzeba troszeczkę dołożyć czy to do elementów technicznych, taktycznych czy motorycznych. A powiedz mi, to szkolenie w Polsce chyba powoli też idzie w dobrą stronę. Mam wrażenie, że inaczej. Zabrzmimy jak stare dziady boomery. Ty jesteś 8-9, czy jaki ty jesteś rocznik? 8-8. 8-8. Za naszych czasów to się grało na betonie, nie? A teraz to jest zupełnie inaczej.
No ja pamiętam tutaj na lubelskim BKS-ie, jak się schodziło z treningu i nie miało się jachu między zębami, to znaczy, że się nie było na treningu. Także, no właśnie. Także tak, no teraz jest na pewno warunki są o wiele lepsze. Troszkę tych młodych adeptów być może brakuje, ale wydaje mi się, że i tak jest nieźle, że i tak jest nieźle i że po prostu będziemy szli w dobrym kierunku i że ten rzeczywiście ta też pasja trenerów, wydaje mi się, że jest coraz większa i ta chęć rozwoju nas wszystkich jako trenerów, czy to piłkarskich, motorycznych, czy trenerów, analityków idzie w dobrym kierunku i będziemy się cały czas podnosić gdzieś tam ten poziom sportowy. No czyli kurczę co, tak nie wiem, maksymalnie 5 lat i będziemy mieli te efekty tego szkolenia już obecnego? Jak myślisz? No myślę, że każdy z nas by chciał, żeby tak rzeczywiście się wydarzyło. No jak będzie, no zobaczymy. No też widzimy taką falę młodych zawodników, którzy wyjeżdżają wcześniej za granicę, tak? Albo czy to przeprowadzają się jeszcze z rodzicami, czy w młodym wieku wyjeżdżają z ekstraklasy w wieku 18-19 lat. Znaczy dla nas to jest młody. Wiadomo, że za granicą w tym wieku już mają często po kilkadziesiąt meczów na poziomie najwyższym. Natomiast no wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku, metoda małych kroczków i myślę, że będzie dobrze. Oby tak było. Jesteśmy optymistami w tym aspekcie. No to przenieśmy się na chwilę do tego największego wydarzenia, jak się okazuje, w tej edycji Pucharu Polski. Lechia Zielona Góra, słuchajcie, trzecia liga. Lechia pokonuje znowu drużynę z Ekstraklasy, bo wcześniej wygrała z Podbeskidziem oraz Jagiellonią, teraz z Radomiakiem, po karnych. Widziałeś, Szymek, ten mecz? Oglądałem gdzieś tam drugą połówkę. Muszę powiedzieć, że duży spokój trenera Lechii, szczególnie w zasadzie przez cały mecz, ale już w karnych to naprawdę siedział mega pewny siebie i chyba wiedział po prostu, że ci zawodnicy, których desygnował do wykonania, to po prostu nerwy ze stali, rzeczywiście zdobędą ten awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Teraz mamy na ekranach radość w szatni Lechii. No, Andrzeja Sawickiego chciałem zaprosić do nas dzisiaj. Nawet mogę przeczytać SMS-a. Witam, dziś niestety będzie trudno i dziękuję za gratulacje. No i chyba rozumiemy, o co chodzi, skoro trener mówi, że będzie trudno dzisiaj wpaść do nas, nie? Chyba każdy wie, o co chodzi i wcale się temu nie dziwię. Nie ma się co dziwić, na pewno wielki sukces drużyny Lechii, drugi ekstraklasowicz do tego pierwszoligowy Podbeskidzie, także ta drabinka mi się naprawdę nie układa jakoś łatwo. Naprawdę super wyniki. Nie wiem, co dobre tak naprawdę. Przeciwstawili się drużynie z ekstraklasy fizycznie, jak naprawdę aż miło było popatrzeć. Walczyli od początku do końca, także wiadomo, gdzieś tam w końcówce troszeczkę cofnęli się, natomiast no, nie dali sobie po prostu strzelić bramki, więc no super wynik. No i to też pokazuje, jaki ten Puchar Polski jest, tak? No nie ma drużyn rozstawionych, ekstraklasa może trafić na ekstraklasę. Myślę, że to też jest duży plus tej formuły, tak? Że po prostu te drużyny z niższych poziomów ligowych, pomimo że też sobie radzą z drużynami z ekstraklasy, potrafią trafić na siebie, a drużyny z ekstraklasy trafiają na siebie i eliminują siebie nawzajem, tak? Dokładnie. A generalnie jeszcze chciałem poruszyć temat bramkarza Wojciecha Fabisiaka, bo jak się okazuje, on był tutaj głównym aktorem i meczu z Jagiellonią, i teraz meczu z Radomiakiem. Wybronił ten ostatni karny w pięknym stylu, ale bronił też wcześniej bardzo dobrze podczas tego spotkania. Chociaż jak sam... Miałem okazję poznać. To zaraz powiesz, ja tylko dokończę myśl, że tutaj naprawdę zawodnik, który 69 meczów, bardzo fajna liczba, rozegrał na poziomie pierwszej ligi w barwach Zagłębia Sosnowiec i Podbeskidzia, więc to nie jest Leszcz Stefan, to nie są Leszcze, 27 lat bodajże ma ten bramkarz, no i jeżeli broni, no to naprawdę wygląda to dobrze. Poza tym, no nie czarujmy się, to jest zespół, który jest półamatorski, bo chłopaki też sobie pracują gdzie indziej, więc tak na przykładzie właśnie Fabisiaka, on też szkoli bramkarzy chyba w Lechii, jak tutaj gdzieś tam odpaliłem wywiad, coś usłyszałem. No niewiele wiemy o tym klubie, ale gdzieś tutaj jakieś takie szybki research przed programem, no i takie informacje. Naprawdę bardzo
bardzo świetny, znaczy bardzo świetny, bardzo dobry występ tego zawodnika. No nie jest to zawodnik, który nie mógłby grać, myślę, nawet w drugiej lidze bez problemu, myślę, dałby sobie radę. No Szymon, znasz go. Znaczy, no znam, to jest może duże słowo, aczkolwiek no poznałem będąc i pracując chwilę w pod Beskidziu. Wydaje mi się, że akurat wtedy rywalizował o miejsce z Rafałem Leszczyńskim ze Śląska Wrocław obecnie. Mm-hmm. Także no jest to kawał bramkarza. No, kawał bramkarza potwierdził to w kolejnym meczu też Pucharu Polski. Tak jak wspomniałeś, myślę, że jakieś ciekawe oferty mu się pojawią po tym sezonie, tak? No bo też wybronić dwa mecze z ekstraklasowymi drużynami, no wiadomo, że to cała drużyna to pracuje, aczkolwiek no myślę, że bardzo ciekawy występ. Gdzieś tam w końcówce chyba pierwszej połówki gdzieś tam troszeczkę się minął i to mogło się zemścić, ale tak jak tam mówił komentator, po prostu jakiś dzisiaj miał magnes, nawet przy tym pierwszym. Tak, ta piłka wróciła do niego, tak, dokładnie. Dokładnie, piłka się odbiła od słupka. Mamy na ekranie właśnie Wojtka. Tak jest, tak jest. Także no, ciekawa, na pewno ciekawa przeszłość, a może i przyszłość, tak? A może i przyszłość. No, zapraszamy do Ligowca, jeżeli masz ochotę, to się odezwij, to porozmawiamy szerzej. W każdym razie gratulacje dla całego zespołu. Myślę, że to no, wielka niespodzianka, ponieważ patrząc na to, jak wyglądały pary 1/4 finału rozgrywek Fortuna Pucharu Polski w poprzednim roku, no to było tak. Szymek, pamiętasz czy nie? Na pewno Górnik Legia. Górnik Legia, tak jest, pierwsza para. Druga para, pamięta czat? Zapytam. Ja niestety nie pamiętam. Zapytam czat. Pamiętacie, jakie były mecze? Bo teraz to się kształtuje zupełnie inaczej. Przypomnę jeszcze grafikę, jakie drużyny teraz obecnie mamy, a jakie były w poprzednim roku. Także tutaj plansza jest pokazana jeszcze raz. Czekam na jakieś opinie wasze. 84 osoby, 36 łapek w górę. Panowie, dajcie więcej tutaj nam wsparcia. Dajcie przynajmniej 70 łapek w górę. Filip Wójcik będzie, tak, za chwilę już możesz Szymek wołać w zasadzie Filipa, żeby no właśnie, do nas... już tak w blokach. Dobrze, tak, dobrze, niech dołącza. Tak zawsze na prawej stronie. Niech dołącza, bo tutaj cały Lublin czeka. Dobra, nie ma typów, coś widzę, że chyba nie chcecie nas tutaj zaskoczyć swoją wiedzą, no to ja szybko powiem. Arka Gdynia, Raków Częstochowa, Olimpia Grudziądz, to była niespodzianka, Wisła Kraków i Piast Gliwice bądź Górnik Zabrze, Lech Poznań. Już nie pamiętam, która z tych drużyn, czy Piast, czy Górnik grał z Lechem. W każdym razie widzisz, jakie drużyny były w poprzedniej edycji. No tylko Górnik, tak? Ale Górnik wtedy ekstraklasowy, więc Olimpia Grudziądz to była trzecia liga. Trzecia liga, tak, no. W przypadku... Tak, tak. Więc ciekawie. No dobra, przechodzimy do meczu Motor Wisła. Luźny czat, luźne rozmowy, możecie pytać o wszystko Filipa, zobaczymy czy odpowie. W każdym razie Szymek pewnie tam już ma w głowie... Już link wysłany, on też naprawdę czeka, już nie, chyba nie musi się doczekać. Już jest z nami Filip Wójcik, także Szymek, mam nadzieję... Witam. O, tylko że taki przekręcony jesteś, jakbyś jakoś się odwrócił, to będzie łatwiej. Nie tak łatwo u nas. Nie tak łatwo. No, dobra, może być... Jest gitarka. Fryzurka jest, elegancko, także wszystko gra. Dokładnie. Szymcio Barber chyba, co? Szymcio Barber, polecam. Pozdrawiamy serdecznie. Ten sam barber? U jednego i drugiego, tak? Tak. Znaczy tak, u mnie tak. To nie widać, bo już dawno, ale ten sam. Okej, okay. Ale Szymon, ty brody nie zapuszczasz. Boże, Filip. Nie, brody. Nie mam bujnego zarostu, więc nawet nie próbuję. Okej. Okay. No dobra, tutaj od razu nam się czat ucieszył. Szymek, ja ci oddaję głos tym razem. Ja sobie z chęcią posłucham, o czym wy sobie pogadacie. No ja to bym chciał, Filip, żebyś coś opowiedział o tym meczu na początek. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? I w ogóle jak to się dzieje, że tak się to wszystko pozmieniało, co? Jak ten motor się tak szybko zmienił? No zmienił się bardzo. Praktycznie tak, kolega z drużyny Sebastian Rudol w jednej konferencji powiedział, że czujemy się jakbyśmy byli w innej drużynie, tak? W porównaniu z tego, co było na początku sezonu, a co jest teraz. Więc no, naprawdę zmiany duże, zmiany tylko na plus i naprawdę teraz wygląda to bardzo dobrze, zarówno jak i w klubie, organizacja. Wszystkie te takie rzeczy pozaboiskowe, no i na boisku też naprawdę wygląda to bardzo dobrze, więc nic, tylko się cieszyć i trzymać to dalej.
A co do meczu, to moim zdaniem zasłużona nasza wygrana, bo nie wiem, czy oglądaliście, czy nie. Pewnie. No ja byłem. Wiem, Szymek tam przy młynie stał, wysyła mi tylko filmiki ciągle. Tak, tak. No myślę, że pierwsza połowa na pewno byliśmy lepszym zespołem. Stworzyliśmy parę sytuacji, nie chciała wpaść piłka. Wisła tak naprawdę nie zagroziła nam, myślę, ani raz tak poważnie. No, nie mieli żadnej, nawet nie mówiąc już o jakiejś stuprocentowej sytuacji, takiej nawet jakiejś dobrej nie mieli. Więc myślę, że zasłużymy nasze zwycięstwo i nic, tylko się cieszyć, czekać na następnego rywala. Okay. No tak, tak, zgadzam się, tutaj też powiem szczerze, byłem pod wrażeniem organizacji samej gry i tego też, jak wyglądaliście oczywiście fizycznie, bo jak wiesz, to jest coś, na co ja zwracam dużą uwagę. Ty jak zwykle w swoim stylu, na skrzydełku, zakosy, czy oni jeszcze tego nie rozpoznali, to jestem po prostu w szoku. No wiadomo, jak Wójcik idzie na lewo, to pójdzie później na prawo. No musi tak być, no. Ale widzisz, po prostu akcja na rzut karny. Palce lizać. W swoim stylu. Także super. Dziękuję. Okej. Okay. No co do, że tak powiem, atmosfery może jeszcze się wypowiesz, co? No, atmosfera na pewno bardzo fajna. Troszeczkę godzina, myślę, że dla kibiców nie była fajna. Ale mimo wszystko, nie? No właśnie chciałem powiedzieć, że mimo wszystko naprawdę szacunek dla naszych kibiców, bo zjawili się naprawdę w solidnej liczbie i atmosfera była naprawdę, no myślę, że topowa. I na pewno pomogli, przyczynili się do tego, że grało się nam lepiej i też do wyniku, tak. Myślę, że potencjał przy innej godzinie to był potencjał na cały stadion. Myślę, że podobnie jak rok temu z Legią, gdyby to była 20:30, myślę, że arena byłaby pełna. Mhm. Tak, zgadzam się absolutnie, zresztą takie w kuluarach tutaj trybunowych chodziły też jakby ploteczki, że gdyby te godziny były rzeczywiście inne, to publika byłaby liczniejsza po prostu. Nie wiem, jaka była frekwencja, zapytałem się na czacie, coś ponad 7000, 7600? 7500, mhm. 7600. Chyba coś takiego. No to i tak zajebiście, jak na taką z dupy porę i z dupy dzień, ale no i tak myślę, szacunek. Aż tak zapachniało piłką, nie, w Lublinie, właśnie dla takich spotkań się chce grać. No dokładnie, wiadomo, że dla takich spotkań chce się grać, chciałoby się grać przy takiej publiczności co tydzień. Wiadomo, że tylko wynikami możemy nakręcać jakby publiczność. No i nic, tylko mi nie pozostaje tylko zachęcić, żeby w następnej rundzie kibice dopisywali w jak największej po prostu liczbie. Mm-hmm. Ja tylko powiem tak a propos jeszcze jakby okoliczności tego meczu. Najpierw Motor rzucił, już nie pamiętam jakie to były dokładnie ceny, ale ceny biletów i to spotkało się z takim sprzeciwem i wiele było hejtu, wiele było negatywnych komentarzy, na co klub zareagował i to myślę, że warto podkreślić, bo przez to jakby przez to zagranie, przez to zrozumienie było tych kibiców zdecydowanie więcej, nie? To też jakby miało wpływ pewnie i na was. Myślę, że tak, no, na pewno na nas wiadomo. Że macie więcej po prostu za sobą ludzi, tak. Nie? Im więcej ludzi, tym dla nas lepiej, wiadomo. Fajnie też reakcja klubu szybka i zmiana ceny biletów. Myślę, że też jak najbardziej akcja na plus. Szymon, bierzemy jednego, bierzesz, ty w sumie, ty osobiście, bierzesz jednego zawodnika z Motoru Lublin do Górnika Łęczna i czemu to Filip Wójcik? No, powiem szczerze, że mieliśmy, to jest... I z jedną osobą dzisiaj rozmawiałem na ten temat, dokładnie. Filip Wójcik z Górniku Łęczna. Mm-hmm. Aczkolwiek, no tutaj musielibyśmy go gdzieś mądrze skomponować też, bo mamy też Zbozia na boku, który też biega bardzo dużo i dwóch takich bocznych. Oj, rywalizacja byłaby bardzo zacięta. Myślę, że na pewno bardzo takim jakby progres u jednego i u drugiego byłby bardzo duży. No ale chociażby za sam charakter, to oprócz oczywiście umiejętności piłkarskiej, za sam charakter wuja bym wziął. Może byśmy nawet razem na treningi jeździli, to też zawsze troszeczkę przyjemnie, nie? No i te karne. To też jest tytan pracy, muszę powiedzieć. Tytan pracy, jak już się przyłoży do siłowni,
Tak? Jak już się przyłoży do siłowni, tak. Ile w łapie, ile w łapie? A nie, ja malutki jestem. A. Filigranowy. No tak, wiem. Filigranowy, nisko osadzony. Jak piątkę zbijałem, mówię, o, jaki chłopaczek, nie? Taki przyjemniaczek, chłopaczek. A wahadełko dla ciebie, czy raczej czwórka z tyłu? Na początku sezonu graliśmy na trójkę. Nie powiem, czułem się okej na wahadle. Więc myślę, że dla mnie nie robi to różnicy, czy jest to wahadło, czy w czwórce z tyłu. I tu czuję się dobrze. Marek Sagan. Dobra, ale a tak szczerze, jeszcze ja zapytam, ale teraz prawa obrona czy prawa pomoc, jakbyś miał wybierać? Nie, teraz. Kompa. To już prawa pomoc to już jest przeszłość moim zdaniem. Aha, okay. Zamknięty temat. Tak, teraz już pełnoprawny obrońca. Marek Saganowski. Trener, który dużo zmienił w twoim piłkarskim życiu, masz do niego sentyment, szacunek, whatever, wiesz, jakby darzysz go jakimś takim uczuciem, no powiedzmy, nie takim, że tylko sympatią, no bo pije do tego, że cię przestawił na tą nową pozycję. Tak, na pewno same pozytywne rzeczy związane z trenerem Saganowskim. To on jakby wynalazł mi tą pozycję, za co mu dziękuję i myślę, że bardzo, bardzo dobrze wspominam tą współpracę z trenerem Saganowskim. Był u nas ostatnio na live'ie, także chętnie tutaj zapraszam wszystkich, którzy chcieliby posłuchać. Tymczasem czat. Filip, dałeś karnego dla motoru, czy w polu karnym celowo graliście pod faule? Nie celowo. Po prostu tak wyszło, poczułem kontakt po prostu na mojej nodze, no i nie dałem rady utrzymać się po prostu na nogach, więc położyłem się i karny. To też element piłki. Fan motoru mówi, dla mnie Filip jeden z najlepszych zawodników tego i poprzedniego sezonu. Dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo miłe słowa. Fajnie, że tak to ktoś odbiera. No, nie mi oceniać. Fakt, dobrze czułem się w tamtym i w tym sezonie też dobrze się czuję. Myślę, że ta zmiana pozycji, którą trener Saganowski zastosował, naprawdę tylko i wyłącznie mi pomogła. I Grzesiek Koroszun pyta, jesteś pan piłkarz pełną gębą? O, no to już dużo, powiem ci, bo jeszcze jesteś... Dużo. Mocne słowa, a jeszcze jesteś młody, także tutaj no, zobaczymy. Dziękuję. Chciałbym zapytać, czy taka była taktyka, że ciągniesz grę, czy też sam brałeś na siebie dryblingi i prowadzenie? Czy taktyka, wiadomo, nie będę tu zdradzał, jaka była taktyka na ten mecz, ale myślę, że mam duże inklinacje ofensywne, bo samo z siebie, że grałem praktycznie całe życie na boku pomocy, więc ciągnie mnie do przodu. Lubię tą piłkę gdzieś holować, wiadomo, grając na boku obrony muszę bardziej uważać, bo jestem troszeczkę z tyłu i jakaś strata piłki czy złe zagranie może być złe w skutkach dla nas, ale no, lubię holować piłkę, lubię grać dużo jeden na jeden do przodu, także no, lubię to. Grzegorz Chyżyński, Filip równa się Lublin, to chyba a propos tego, Szymon, że chcielibyśmy go wytransferować do Górnika obaj, także to w ten sposób. Nie, że chcemy, tylko oczywiście życzymy mu jak najlepiej, życzymy mu, żeby szybko znaleźć się w pierwszej lidze albo ekstraklasie i dla mnie może niech będzie to nawet z motorem Lublin, tak? Byle poszedł do góry Filip, bo też uważam, że na to zasługuje jak najbardziej, także dla mnie motorem, jak pójdzie do pierwszej ligi, a później jeszcze wyżej, też będzie super. Tomek pyta, z kim chciałbyś zagrać w europejskich pucharach? Też mnie to rozbawiło. Strasznie odległe pytanie. No dobra, to z kim chciałbyś zagrać w ćwierćfinale, może tak? Na pewno chciałbym zagrać u siebie. Jaki to będzie przeciwnik, to już myślę, że... No to czekaj, to tylko Pogoń Siedlce albo Lechia, to byście nie grali u siebie chyba, nie? Pogoń chyba teraz jest tak, nawet jak jest drużyna z tej samej ligi, to nie wiem, czy nie pierwszy wylosowany, czy nie? Tak, pierwszy wylosowany, dokładnie. Okay. No to tylko Lechia, powiedzmy, że tak na 100%, nie? To by był wyjazd wtedy. Tak. No. Okej, czyli po prostu chcesz grać u siebie. Fajny mecz, pełny stadion, więc
Tego bym oczekiwał. Mi się podobało też tutaj u was, mamy to zdjęcie, już to pokazywałem, pokażę jeszcze raz, jak się cieszycie. I teraz mamy to na ekranach, szatnia, klasyczna tablica 1-0. No i ktoś tutaj ze sztabu chyba trzyma kartkę Jakub Lis. Tam, no wiemy, co się wydarzyło w przerwie, tak? Jakby upadł na murawę Kuba. Wszystko jest OK? Tak, tak. Kuba przebywał tam w szpitalu przez ostatnie dni, tam miał serię badań i tak dalej. Wszystko z tego, co wiem, z tego, co dzisiaj dostaliśmy informację, jest OK, ale wiadomo, że tam musieliśmy zrobić wszystkie badania i to trochę trwało. Myślę, że ucieszył się na pewno, śpiewał z nami, świętował przez kamerkę po wygranej z Wisłą, więc mam nadzieję, że też fajna dla niego sprawa. No tak, bardzo fajne zachowanie, że pamiętaliście o nim, że jest też tutaj z wami. No dobra, jeszcze... Też fajne, nie wiem, czy Michał oglądałeś jakby wywiad, nie wywiad, tylko konferencję pomyczową trenera Fejo, który też powiedział właśnie, że też go odwiedził gdzieś tam w szpitalu, przeprowadził z nim jakby odprawę przedmeczową na temat przeciwnika, także też myślę, że fajne zachowanie trenera, który widać, że też się mocno żyje szybko z zawodnikami i może też Filip nam powie coś na temat trenera po prostu. To ja zadam pytanie, żeby ci było łatwiej. Co ma Gonzalo Fejo, czego nie miał nikt przed nim, może tak? No naprawdę w samych superlatywach mogę się wypowiadać o trenerze. Samo to, jak no widać to po prostu czarno na białym, jak odmienił praktycznie wszystko, całą naszą grę, organizację, gry zespołu. No, myślę, że każdy widzi to gołym okiem. Kto oglądał mecze Motoru na początku sezonu, a kto ogląda teraz, no to widać naprawdę kolosalną drużynę. A przypominam, że zawodnicy się nie zmienili, tak? Wiadomo, doszedł Budził, na pewno jest to mega wartość dodana. Ale doszedł Kamil Wojtkowski, to też jest na pewno wartość dla nas, ale no mówię, praktycznie drużyna się nie zmieniła, a no gra jest naprawdę dużo lepsza i no w samych superlatywach mogę się wypowiadać o trenerze, naprawdę robi wrażenie i oby tak dalej. Szymek, coś jeszcze? No nie, no w sumie mówię, ja już nie chcę też poruszać tematu trenera Fejo, bo oglądałem tą konferencję i no też super zachowanie uważam, jeśli chodzi o temat tego, jak odpowiedział na temat kibiców właśnie i tej atmosfery na stadionie. Myślę, że wielki szacunek za to, co powiedział. Musisz, Filip, kończyć, bo czekają chłopaki na Warzone, kiedy do nich dołączysz. Michał Kitliński, pozdro Kitek. Łukasz Pietras, mam ważne pytanie, a mianowicie ile jeszcze mamy czekać na ciebie? Łukasz Pietras pyta. Dobra, to sobie zaraz pogracie. A jeszcze tutaj Konrad Śliwka wspomina twoje sezony w Garbarni, zwłaszcza w drugiej lidze byłeś wyróżniającym graczem na skrzydle. No i pytanie, jakie wspominki z Garbarni? A bardzo, bardzo fajnie, naprawdę dziękuję też za te słowa. Bardzo miło wspominam okres w Garbarni. Udało się właśnie zrobić awans, myślę, że mega niespodziewanie, bo nikt na nas nie liczył. Udało się zrobić awans do pierwszej ligi. Naprawdę szatnia wtedy, w tamtym okresie Garbarni była naprawdę topowa i bardzo, bardzo, bardzo miło wspominam ten okres. No okej, no to chyba teraz pora pograć, nie? No zaglądnę to może do chłopaków na chwilę. Okej. Okay. No dobra, dzięki Filip, że z nami byłeś. Chyba wszystko, co miałem się zapytać, to się zapytałem. Jak nie, to jeszcze wpadniesz do nas, no i tyle. Nie ma problemu. No. 90 osób na live, wow. To jak na spontaniczny live, myślę, bardzo fajnie. 50 łapek w górę. Filip, weź ich, kurwa, trochę zachęć, żeby dali więcej. Zachęcam, lajkujcie, co tam trzeba, róbcie. Róbcie wszystko, co trzeba. Nie znam się. Dobra, dzięki, fajnie to zrobiłeś. Dzięki, trzymaj się, heja. Trzymajcie się, cześć. No i co to, dzisiaj każdy fajny gość, ja nie wiem, o co chodzi, nie? Przyszedłby kiedyś ktoś tutaj nas hejtował albo coś. Nie, no wiesz, to też takich zaprosiłeś, no umówmy się. To no byli... tak, dobra. Wiesz, i ty zobacz, że wszyscy młodzi dzisiaj, taka siła młodości. Tylko my takie stare dziady.
No dobra, no to... to jeszcze chwilę pogadamy o tym Pucharze Polski, będziemy powoli kończyć. Jeszcze mamy dwa tematy, które chciałem poruszyć. Mianowicie skandal w meczu Sandecja Śląsk, to chyba nie będziemy się dużo rozwodzić, po prostu no powiemy, co uważamy na ten temat. Wy też w sumie możecie na czacie się wypowiedzieć. Szymon, jak to widzisz okiem swoim? Znaczy, na pewno jest to ciężki temat, na pewno nikt z nas, kibiców, trenerów, zawodników i po prostu ludzi postronnych jest przeciwny po prostu takim zachowaniom, tak? Oglądałem mecz w telewizji, powiem szczerze, no ja akurat nie słyszałem, być może przez po prostu komentarz, który był dosyć głośny, więc być może po prostu nie słyszałem. Znaczy na pewno nie słyszałem, bo znając, też pracowałem w Sandecji, znam Ciufę, kapitana Szufryna, także wiem, że on jest ostatnią osobą, która zdecydowałaby się zejść z boiska czy oddać mecz walkowerem. Powiem szczerze, sam jestem ciekaw, to jaka będzie decyzja. Jaka będzie decyzja PZPN-u w tej sprawie. Na pewno mają dużo rzeczy do przedyskutowania, do materiału do obejrzenia. Jeśli chodzi o sam mecz, no bardzo ciekawy też. No, w ostatniej sekundzie bramka wyrównująca. Myślę, że też warto się na tym skoncentrować bardziej niż na tych pozaboiskowych sytuacjach. Super, że Sandecja grała do końca. Oni też troszeczkę teraz wydaje się, że zaczynają wychodzić z takiego dołka. Także no, też wygrali z Zagłębiem Sosnowiec. Także na pewno jest to pozytywne, że potrafili zagrać do końca. No mówię, i jeszcze powiem szczerze, z Ciupą nie rozmawiałem. Miałem dzisiaj zadzwonić, zapytać, jak oni podchodzą do tego tematu. Czytałem trochę komentarzy i oczywiście wydaje mi się, że nam wszystkim jest też łatwo komentować pewne zachowania w taki czy w taki sposób, siedząc czy to przed telewizorem, czy po prostu na kanapie, czy tylko oglądając skrót spotkania. Wiadomo, Sandecja przegrywała w karnych i ktoś powie, okej, przegrywali w karnych i zeszli, a co by się stało, gdyby wygrywali, czy by zeszli, czy by nie zeszli. Nie wiemy tego. Jest to mega ciężka sytuacja. No, też podobno Foul pokazywał do sędziego jakieś gesty jeszcze przed uderzeniem. Oglądałem kilka razy, być może tak było, być może tak nie było. Mówię, ja nie chcę oceniać. Na pewno jest to przykra sytuacja, że w taki sposób się zakończył mecz, bo nikt z nas po prostu nie chce oglądać czegoś takiego. Spektakl był na tyle ciekawy, mecz był na tyle ciekawy, po prostu bramka w ostatniej sekundzie. Pierwsza kolejka karnego, Kosakiewicz nie strzela, powtórka po warze, bo Rafał Leszczyński wyszedł z linii. Uderzenie od poprzeczki, drugi karny powtórzony, w sensie Kosakiewicz powtarza karnego, uderza poprzeczka, linia, cieszy się. Znowu trzeba warem sprawdzić, czy była bramka, czy nie była bramka, także ja wolałbym się skoncentrować na tym, po prostu na tych sytuacjach boiskowych, a organy, które są za to odpowiedzialne, na pewno wezmą się i czekamy, po prostu wszyscy myślę, że czekamy na decyzję, bo w całym kraju odbiło się szerokim echem, zresztą widać po ilości komentarzy, artykułów, nagłówków, które wyskakiwały, jak się wpisze nawet mecz Sandecja Śląsk, od razu wyskakuje, nie skrót meczu, tak jak przy innych spotkaniach, tylko skandal, złe zachowanie, krzyki rasistowskie i tak dalej. No bo ten temat grzeje, a jeszcze zanim cokolwiek dopowiem do tego, co powiedziałeś, chociaż powiedziałeś w zasadzie wszystko, to powiem, jaki jest komunikat Komisji Dyscyplinarnej, ale wcześniej oddamy głos kapitanowi Sandecji. Naprawdę ciężko mi w ogóle to wyrazić w słowach. Zachowanie kibiców WKS-u Śląsk Wrocław. Wiemy, jak to jest drażliwy temat na całym świecie i jak widać w polskiej piłce dalej nie wypleniono tego zachowania. Nie możemy sobie z tym poradzić. Dzisiaj był tego przykład.
Nie chcę się tu rozwodzić nad ten temat. Podjęliśmy decyzję jako drużyna, że nie będziemy uczestniczyć dalej w serii rzutów karnych, ponieważ tak jak mówię, jesteśmy tutaj z naszym kolegą z drużyny całym sercem, Majzą Falem i tyle. No. No i takie jest stanowisko kapitana Sandecji, a jeżeli chodzi o komunikat Komisji Dyscyplinarnej, no to mamy takie coś. W czwartek 10 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej PZPN. Komisja zapoznała się z treścią sprawozdania sędziego i raportu delegata z meczu 1/8 finału bla bla bla. Po analizie dokumentów Komisja Dyscyplinarna postanowiła wszcząć postępowanie w sprawie zachowania kibiców na tle rasistowskim wobec zawodnika Sandecji Nowy Sącz. Komisja wystąpiła do obu klubów o przekazanie stanowiska w sprawie. Decyzja o kolejnych krokach postępowania nastąpi po zapoznaniu się z całością dokumentacji. Czyli będzie śledztwo i czekamy na wynik. No i w sumie to jest chyba najmądrzejsze, co można powiedzieć w tej sytuacji, nie? Tak mi się wydaje. No też z tego, co przeczytałem, bardzo ładne zachowanie zawodnika ze Śląska Jeboacha, który przyszedł do szatni gdzieś tam porozmawiać z piłkarzem Sandecji. Także też bardzo, bardzo fajnie, bo to gdzieś tam też łączy, myślę, zawodników, także miłe zachowanie, uważam, że bardzo na poziomie. Śląsk też ma zawodników ciemnoskórych, czarnoskórych u siebie i no to też jest ciekawe, prawda? No ale dobra, no zobaczymy, jak się tutaj zakończy ta sytuacja, a my przenieśmy się jeszcze do Siedlec. Marek Saganowski, Marek czyste konto Saganowski, trzeci mecz na zero z tyłu, no i wygrywa tym razem z Resowią Rzeszów. Szymon, doskonale wiemy, że znasz dobrze Marka Saganowskiego, czy gratulujesz mu tego zwycięstwa? Znaczy, czy znam dobrze, to nie wiem. Aha. Natomiast pracowaliśmy w półtorej roku razem. Czy gratuluję? Ja też, że gratuluję, aczkolwiek nie będę ukrywał, że miałem nadzieję, że to Resowia przejdzie dalej. Natomiast super wyniki trenera Saganowskiego. Dlaczego? No, myślę, że to jest proste. No, trener Hajdo, który był w Motorze, to on mnie tutaj po prostu ściągnął do pracy w klubie i dalej utrzymujemy dobry kontakt. Także taka sympatia po prostu osobista, że tak powiem. Natomiast na pewno trzeba gratulować trenerowi Saganowskiemu. Trzeci mecz na zero. Bardzo dobre wyniki. Myślę, że warto będzie obserwować Pogoń w ostatnim meczu. No i to zrobi na wiosnę, bo zadanie tam nie było wcale proste. No i zobaczymy, co będzie dalej. No, też to, co mi się wydaje, to zobaczymy, jaka będzie odpowiedź gdzieś tam, jeżeli Pogoń Siedlce spadnie w mecz, który przegra i jak zareagują po przegranym meczu, bo podobnie było też w przypadku Resowi, gdzie ten Hajdu zrobił na początku bardzo dobre wyniki, później była wpadka i na razie tak pomalutku znowu się walczą i odkupują, no i akurat dzisiaj się nie udało. No i wszystko, jeżeli chodzi o to spotkanie. Ja tylko gratuluję. Ja pogratuluję trenerowi Saganowskiemu. Zrobił tutaj mityczny efekt nowej miotły, wygrywa spotkanie, tak znowu na zero z tyłu. Co ciekawe, wiemy doskonale, że Sagan to były napastnik i dobrze sobie radził na tej pozycji, a tymczasem jego zespoły charakteryzują się tym, że tracą mało bramek. No tak też było z Motorem, kiedy... Jaka to była seria, Szymek? 8-9 meczów wygranych z rzędu i też... 9 albo 8, powiem szczerze, że nie pamiętam, ale rzeczywiście być może nie graliśmy najpiękniejszej piłki, bo tak można było przeczytać w komentarzach, natomiast na zero z tyłu, solidnie w obronie i udawało się też strzelić z przodu, gdzie był i Firo, i Fidziu, także być może to właśnie takie jest trochę na przekór, że trener, który był świetnym napastnikiem, jego drużyna po prostu będzie lepiej grała w obronie. To ciekawe. Może jest w tym jakaś teoria albo,
albo zasada. Ale nie było czegoś takiego, że mocno nastawiał się na defensywę w treningach, czy właśnie gdzieś tam, wiesz, ten element, dobra, panowie, bardziej bronimy niż atakujemy. Nie było czegoś takiego chyba, co? Znaczy wydaje mi się, że ogólnie jest tak, najczęściej, że przede wszystkim każda drużyna nie chce stracić bramki i to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie stracimy bramki, to nie przegramy meczu. No, może wyjątkiem była Stal Rzeszów od zawsze. Znaczy od zawsze, od przyjścia trenera Myśliwca, gdzie on grał bardzo ofensywną piłkę od początku. I tak zostało. W pierwszej lidze tak samo zostało. Natomiast no nie skupialiśmy się w motorze jakoś szczególnie na obronie. Po prostu tak wychodziło, że mieliśmy to bardzo solidną linię defensywy i gra całego zespołu w obronie była bardzo, bardzo dobra. Tutaj jeszcze Bartek Cabaj nam podrzuca na czacie. Pozdro Bartek, niebawem wróci do nas na Ligowca. Pogoń drugi raz w historii w 1/4 finału Pucharu Polski. Pierwszy raz od sezonu 87-88, także taka statystyka. No myślę, że ciekawe wydarzenie. No i właśnie, zobaczmy sobie jeszcze raz wszystkie drużyny z Ekstraklasy. Legia, Śląsk, Raków, z niższych lig KKS, Motor, Górnik Łęczna, Lechia, Zielona Góra, Pogoń Siedlce. No tak ciekawego Pucharu Polski to jeszcze chyba nie pamiętam. I tutaj Grzesiek nas pyta, Szymek, jeszcze tak kończąc ten program, porównując poprzednie zestawienie Pucharu Polski na tym etapie gier, tak jak to czytałem wcześniej, pytanie, czy to drugo-trzecioligowcy grają lepiej, czy też Ekstraklasa jest też słaba? Jakie ty masz tutaj, jaką masz opinię? Nie, no myślę, że to nie jest tak, że Ekstraklasa jest słaba. Być może czasy troszeczkę może lekceważą drużyny z niższej ligi, ale przeskok między pierwszą a drugą ligą jest bardzo duży. To często widać, gdzie Beniaminkowie walczą o utrzymanie po prostu po awansie. Natomiast widzimy często drugą stronę, czyli znaczy w drugą stronę. Jeżeli drużyna awansuje z drugiej ligi do pierwszej, to wydaje się, że ten przeskok jest troszeczkę mniejszy. Dlatego no, ja nie twierdzę, że nie chciałbym tak stwierdzić, że Ekstraklasa jest na tyle słaba, że po prostu drużyny z niższych lig awansują. To jest jeden mecz. My, drużyny z niższych lig, nie mają po prostu nic do stracenia. Mm-hmm. Idziemy do końca, bo chcemy spełniać jakieś swoje marzenia, chcemy być w tej przygodzie jak najdłużej i myślę, że dlatego tak się często dzieje. No ale to jest piękne. Ja lubię, jak underdogi tutaj pokazują swoje pazury, kły, że też potrafią, że właśnie fajny na przykład dzisiaj obrazek w Zielonej Górze. Tam pełny stadion, mały ten stadion, ale ludzi od groma, wiesz, przyszli na Ekstraklasę, gdzieś tutaj radość, trener też uśmiechnięty, także wszystko fajne. No to jest piłka właśnie, to jest piłka. Też piąta liga na przykład angielska, albo te niższe ligi. Przyjeżdża jakiś zespół z Championship, tam te trybuny, nie wiem, trzy rzędy, ludzi od groma, to jest właśnie to. No i to jest właśnie, tak to powinno wyglądać. Grzesiek, ci dziękuję za wypowiedź. Jeszcze Jakub pyta, czy wyobrażacie sobie wygraną u klubu z niższej ligi walczącego w europejskich pucharach? Pewnie, że tak, wyobrażamy sobie. I to by było dopiero zajebiste. To byłoby coś interesującego na pewno i myślę, że też by przyciągnęło bardzo dużo rzeszę kibiców na taki mecz. A tak szczerze... Okej, tutaj chłopaki se gadają dalej na czacie. 60 łapek w górę dajcie, jeszcze troszkę więcej, bo jest nas trochę więcej niż 60 osób, także już będziemy kończyć. A tak szczerze myślę to osobiście, że KKS tutaj naprawdę, jeżeli będzie grał u siebie, to może zajść niespodziewanie wysoko, bo to, co oni pokazują, no to, tak jak mówię, drużyna chyba skrojona na miarę Pucharu Polski na właśnie pod ten format. Zobaczymy. No, będziemy tak jest. Obserwować. Tak jest, no zobaczymy. W polosowaniach też będziemy troszkę mądrzejsi, bo mówię, ciekawe pary mogą wystąpić. Ja osobiście liczę, że Raków trafi na Legię albo Legia na Raków i jedna z tych drużyn też odpadnie. To też da taką ciekawość, po prostu ciekawość i możliwość awansu drużyn z niższych lig. To będzie, myślę, że generalnie kibice często, którzy są po stronie, kibicują właśnie, tak jak mówiłeś, underdogom, tak? Mm-hmm. Tak, taka jest często nasza jakaś taka natura chyba ludzka, że próbujemy, żeby ten słabszy wygrywał. To kto dla Górnika Łęczna? Już ostatnie pytanie do ciebie, jako że dzisiaj siedzisz w bluzie z herbem Górnika. No, jestem pracownikiem Górnika, siedzę w bluzie klubowej, że tak powiem. Kto dla nas?
Myślę, że ten Śląsk. Myślę, że ten Śląsk też, też myślę, że będzie fajna atmosfera. Ciekawy zespół. A jeżeli nie Śląsk, to osobiście życzyłbym sobie Sandecję, ale u siebie. No i to był Szymon Gieroba i jego typy. Ja jeszcze tylko powiem, że ten live bardzo spontaniczny tutaj nam się fajnie w liczbach w sumie pokazał, ponad 90 osób w szczytowym momencie, także jeszcze tylko wykorzystam to na reklamę. Mundialowiec to jest nasz najbliższy format, że tak powiem, no bo widzimy się jeszcze z Wami w poniedziałek, podsumowanie pierwszej ligi takie ogólne, nie będziemy rozmawiać o meczach, tylko o tym, przepraszam, drugiej ligi, o tym, co się działo w drugiej lidze. Także tu się spotkamy z chłopakami, będziemy gadać tak już luźnie. Oraz wtorek również takie podsumowanie pierwszej ligi. Natomiast Mundialowiec to jest specjalny format przygotowany dla Was na Mundial. Wiem, że chłopaki chcą zorganizować oglądanie wspólne pierwszego spotkania otwierającego, więc to też może być ciekawe, że nie wiem, oglądasz sobie w telewizji mecz, a tutaj z nami sobie komentujesz i słuchasz, co tam chłopaki będą sobie rozmawiali. Zawsze to jakoś inaczej. Poza tym postaramy się zaprosić byłych graczy reprezentacji Polski, także to też taki smaczek. No i co? No i z nami też Mundial możecie spędzić na ligowcu. Ja do Was dołączę gdzieś chyba na trzeci mecz Polaków, bo mam urlop i wyjeżdżam, więc do zobaczyska już od razu mówię, ale to jeszcze się widzimy chyba w poniedziałek albo wtorek. W każdym razie, za dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie. Szymon Gieroba, myślę, pierwszy raz u nas dziękuję w ligowcu. Bardzo. Chłopak, dajcie mu łapki w górę, bo się postarał, bo był i fajnie tutaj wypadł. Myślę, że może być tutaj jakaś stała współpraca. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. No i ja się kłaniam też. Dzięki za dzisiaj. No i oglądamy uważnie ten Puchar Polski, bo się naprawdę dużo dzieje. Pozdrawiam patronów, pozdrawiam wszystkich, którzy nas wspierają. Dzisiaj jedna osoba nas wsparła, kolejna na Patronite, także serdecznie zapraszam. Możecie też wesprzeć nas na YouTubie. Zostawcie łapki w górę. Trzymajcie się.